Zdrowia, szczególnie dla tych, którzy używają tanich lekarstw. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w Ameryce, kiedy się tak rozmawia o lekarstwach, no to bardzo często pojawiają się lekarstwa za ciężkie, ciężkie pieniądze. 1000, 5000, 100 tysięcy dolarów. No, czasami za tabletkę, czasami za cały ten okres leczenia i tak dalej, i tak dalej. No i to jest to, co podnieca ludzi. No ale jest druga sprawa też, czasami lekarstwa mogą być za tanie. Kiedy są za tanie, no to też nie jest za bardzo dobre. Szczególnie kiedy rząd, czyli państwo, czyli urzędnicy decydują, kto ile może zarobić i na czym może zarobić i jak może zarobić. Także w Ameryce rząd ingerował już parę razy. Kongres ustanowił, powiedzmy, w 1990 roku coś takiego jak najlepsza cena. Najlepsza cena, no bo jak to wszystko, ten ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak działa w Ameryce? No działa to tak, że jest, powiedzmy, Social Security, czyli to bezpieczeństwo społeczne, to jest taka emerytura przymusowa. Każdy musi odłożyć tam 7,5%. Pracodawca dodaje 7,5%, także 15% swoich zarobków jest odkładane na emeryturę. No a później jest ten tak zwany Medicare i Medicaid, czyli to jest jedno jest ze względu na wiek, a drugie ze względu na stan zdrowia. No i na to się odkłada około 2%. No i z tych 2% idzie to ubezpieczenie na leczenie samo w sobie. Także pieniądze, ta emerytura jest jedna, a leczenie jest drugie. No i ten Medicaid to jest prowadzony federalnie, ale przez stany. Każdy stan w zasadzie ma swoje, te województwo to prowadzi. No i oczywiście państwo pilnuje tego, żeby producenci lekarstw nie brali za dużo pieniędzy z tego państwowego systemu. Czyli państwo nie produkuje lekarstw, nie ma państwowych fabryk farmaceutycznych, tylko państwo pilnuje, żeby fabryki nie brały za dużo. No i było coś takiego jak najlepsza cena. No i ta najlepsza cena to znaczy to, że ci, co robią te lekarstwa i sprzedają do szpitali, do klinik, do najróżniejszych rzeczy, do miejsc, do lekarzy, no to jeżeli sprzedają do państwa, czyli do tego systemu Medicaid, nie mogą brać więcej niż od tych, gdzie biorą, gdzie ktoś inny dostaje. Czyli jeżeli fabryki farmaceutyczne, powiedzmy, sprzedawały do szpitali, gdzie było bardzo dużo biednych ludzi, tam czy tam, gdzie było nieubezpieczonych ludzi i tak dalej, no to dawali im te lepsze ceny niż do tej państwowego systemu, no to zostali zmuszeni do tego, że musieli więcej brać od tych szpitali, które potrzebowały tanich lekarstw, żeby to wyrównać. No to kongres w 1992 roku znowu zrobił takie prawo 340B, czyli to było drug pricing program, czyli program wyceny lekarstw. No i oni powiedzieli, że w zasadzie, no tak, no my nie za bardzo wiedzieliśmy te najlepsze ceny, co mają być oferowane, no ale to teraz tak, jeżeli produkujesz lekarstwo i dajesz za jakąś cenę do szpitala, no to za tą samą cenę możesz zaoferować do Medicaid, czyli do programu państwowego. No a później dasz im jakąś tam rabaty, tak? Dasz im jakieś takie zniżki. No i te zniżki nie będą widoczne, no ale ta oryginalna cena jest taka, także klinika dla biednych płaci tyle, państwo płaci tyle samo, najlepszą cenę, a ty im dasz rabaty. No i to było rok, dwa lata temu też 6 miliardów dolarów właśnie w ramach tych zwrotów. No czy podatnikowi to się opłaca? No w zasadzie podatnik płaci na te Medicaid, także że i tak płaci więcej, a te prywatne szpitale w sumie dostają te zwroty czy kupony, można powiedzieć. I to wcale nie poprawiło ani zdrowia, ani śmiertelności, ani nic takiego.
No i to jest to, że w zasadzie te tanie ceny, no to powodują to, że te fabryki nie inwestują, tak? Jeżeli jakaś fabryka nie ma pieniędzy, większych pieniędzy, no to nie pakuje forsy w ośrodek badawczo-rozwojowy, tylko sprzedaje to, co jest. Druga sprawa to jest to, że ten Medicaid, no to oni mają tam różne plany, mają plan taki A, B i C, także ten A to jest taki najłatwiejszy, B taki średni, no i tam ludzie dokupują jakieś dodatkowe ubezpieczenia, no ale Medicaid jest tak zrobiony przez kongres, przez państwo, przez urzędników, polityków, że szpital nie może brać powiedzmy więcej niż 4,3% nie może brać ponad narzutu, można powiedzieć, tak? Ma jakąś taką opłatę administracyjną, symboliczną, plus 4,3% narzutu. No i co to się dzieje? No jeżeli lekarstwo powiedzmy kosztuje tam $100, no to oni narzucą $4.30, dorzucą dolar czy dwa za te koszty operacyjne. No i to nie są duże pieniądze, no ale jeżeli powiedzmy potrzebowaliby sprzedać lekarstwo za 10 tysięcy, no to by były wtedy ładne pieniądze, no ale to nie stać ich na to, żeby trzymali to. No do tego jeszcze te 4,3% tego narzutu, no to spowodował to, że te wszystkie szpitale i firmy farmaceutyczne, nie produkując i nie badając nowych rzeczy, robią to, że ludzie nie mają szansy na nowe rzeczy. W Waszyngtonie też jest coś takiego jak patent, no bo ktoś jak wyda pieniądze na ośrodek badawczo-rozwojowy, znajdzie jakieś tam lekarstwo, no to ma tam 7 lat, później dokłada 10 lat ochrony takiej prawnej, no i po tym czasie każdy może to podrabiać. No podrabiać, nie tyle podrabiać, co wyrabiać farmaceutycznie i chemicznie ten skład. Ale rząd czy państwo zabrania mówić, że ten taki generyczny, czyli taki ogólny, jest taki sam lekarstwo. Nie można powiedzieć, że jest lepsze. No i właśnie to był taki Mevacor. Mevacor, no to ma na rozrzedzenie krwi. To się nazywa lovastatin, no to żubrówka, polska żubrówka powiedzmy, no to w tej trawce żubra, no to jest kołmaryn. Ten kołmaryn, no to on rozrzedza krew. Jeżeli pijesz żubrówkę, no to pijesz takie rozrzedzanie. W Ameryce, tak szczerze powiedzieć, to żubrówka jest nielegalna. Ta żubrówka, która przychodzi z Polski, importowana legalnie, no to ona ma wyjaławiane, jest ta trawka jest bez kołmarynu. Jest tylko ten kolorek zielony numer 15 i tak dalej i nie ma. Także jak przyjedziecie bez wizy do Ameryki, to polską żubrówkę w polskim sklepie, jak przywieziecie, no to jest właśnie rozrzedzająca, ale kupując w amerykańskim sklepie, no to niestety tego nie ma. No ale Merck właśnie ten Mevacor, lovastatin, on opatentował. No i zbierali te ciężkie pieniądze. A dlaczego jest ten żubrówka nielegalna? No bo za duże rozrzedzenie tego kumarynu powoduje to, że szczury zdychały. Znaczy one zdychały z tego, że się zakrwiawały do śmierci, dlatego że one normalnie wszystko przeżyją, ale wewnętrzne żrą najróżniejsze rzeczy i w tych wszystkich bebechach im tam ciągle krwawi. Jeżeli ten kołmaryn brały, no to zdychały. No tyle tylko, że człowiek tu musiałby wypić chyba ze 4 beczki wódki, zanim by go ten lekarstwo rozrzedziło krew. No wiadomo, 4 beczki wódki, no to by wykończyło już po pierwszym wiatrze, tak żeby się nie doszło do 4 beczek wódki. No ale wracając do tych podróbek czy tych samych lekarstw, no firmy się rzucają na to, żeby robić lekarstwa podobne, czy takie same i tak dalej, no ale też margines zysku jest strasznie mały, no tak jak aspiryna, no to w Polsce robili polopirynę i tam różne te aspiryna Bayera,
no ale polopiryna, no to była polska piryna, aspiryna, tak? No i ludzie zarabiają na tym pieniądze, ale to jest jakaś taka masowa produkcja, małe zyski tam procentowe są. Nikt nie chce inwestować w nowe lekarstwa i tu jest właśnie ten problem, że Ministerstwo Lekarstw i Jedzenia, czyli tak zwany Food and Drug Administration powiedział właśnie, że wszyscy ci, co produkują te lekarstwa, takie te ogólne, bezpatentowe już, no to nie mogą powiedzieć, że coś tam jest lepszego, tak? Także jeżeli ktoś by wziął ten ogólne lekarstwo i zaczął badać, o, może to na to działa, może na to działa, może zmienię jakiś kształt, może dodam coś i powiem, że jest lepsze, no to to jest zabronione. No i jak jest zabronione, no to wszyscy muszą robić jak najtaniej, jak najwięcej, jak najszybciej. No ale jak coś się dzieje, no to firmy się po prostu rozwalają. No i w Ameryce na dzień dzisiejszy to albo są niedobory, albo brakuje około 260 lekarstw. W 2011 czerwony Barack Muhammad Obama właśnie powiedział, że to jest wstyd i hańba, żeby były braki lekarstw, no ale to niestety te braki lekarstw są bardzo często powodowane przez te siły spowodowane przez rząd. Największym takim numerem to był właśnie EPI, taki szykawka na uczulenia. Tam porobili różne patenty, no i w zasadzie ten Urząd Patentowy i Ministerstwo Zdrowia i Jedzenia ograniczyło ilość po tym, jak już przestało być patenty, no to robili takie problemy, że została chyba tylko jedna czy dwie firmy. Później jak została jedna czy dwie firmy, to jeden Hindus, który zaczął robić miliony, miliardy w Ameryce, podniósł cenę tego do kilkuset dolarów. A to było ciekawe, bo w Ameryce wszystkie dzieciaki musiały nosić tą taką automatyczną strzykawkę, a w zasadzie to sprzedawali po dwie, no bo jedną trzeba było zanieść do szkoły i w szkole trzymali dla tego dzieciaka tą strzykawkę, nie jakąś tam ogólną, tylko każdy dzieciak miał tą strzykawkę swoją personalną. Także to były produkcje milionowe, to były setki milionów produkcja. No i później kosztowało to już tam 400 czy 500 dolarów. Kosztowało najpierw 20, później to 500, także to była jedna wielka afera. Później skazali go, no bo on tam zwariował w ogóle, kupował jakieś Ferrari, Picasso i tak dalej, i tak dalej. Ale to konsekwencje też są takie, że te braki tych lekarstw to samoloty jak latają, no to mają kiedyś miały taką listę podstawowych lekarstw, które muszą być na pokładzie, no że coś jak tam się dzieje, no i między innymi ta strzykawka automatyczna, ten EPI strzykawka, jak ktoś by miał reakcję, to żeby to było. No i jak były te niedobory, powiedzmy, jak tego brakowało, no to administracja odpowiedzialna za lotnictwo federalne powiedziała, że już nie muszą tego mieć, no bo jak jest brakuje, no to gdzieś indziej może się przydać. No to dosyć było idiotyczne, no w samolocie jednak ta skrzynka latała i szanse do tego w zasadzie co 24 godziny, no to mogło być wykorzystane przez dziesiątki, no tysiące ludzi, którzy latali w tym konkretnym samolocie. No a właśnie te braki spowodowały to, że to jest za tanie, nikomu się nie opłaca produkować, no i latają bez. Także jeżeli jest za tanie, no to też nie jest dobre. Także tłumaczenie, że wiadomo, że Chińczycy czy Hindusi produkują te najtańsze lekarstwa w milionowych ilościach, w miliardowych ilościach, no ale to trzeba pamiętać, że wyprodukowanie same w sobie to jest przeszłość do dnia dzisiejszego. Ktoś gdzieś musi zarabiać kasę, żeby z tej kasy kombinować, gdzie
w przyszłości może zrobić jakąś, no nie tyle fortunę, co zarobić, tak? Także jednak siermiężne podchodzenie do spraw zdrowotnych nie jest takie zdrowe. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, cześć, dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam, to jest guziczek, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz opinie, polecaj na Facebooku, wrzucaj na wykopy i do następnego codziennego filmiku. Zdrowia!